27 lipca na placu przed nowo powstałą salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim odbyła się konferencja prasowa burmistrza Bogusława Kmiecia. Pierwszym tematem briefingu była rozbudowa placówki, której koszt to ponad 3 miliony złotych. Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu z mediami, kolejnym briefingu prasowym związanym z informacjami na temat funkcjonowania sędziszowskiego samorządu i tego, co się wydarzyło, czy tego, co się wydarzy w najbliższym czasie, a związane jest z naszą społecznością, społecznością naszego miasta, naszej gminy. Spotykamy się w miejscu, który będzie tętnił życiem oczywiście od 1 września, w miejscu rozbudowanej Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim, szkoły rozbudowanej o salę gimnastyczną, jak również o dwie kondygnacje tego łącznika, który łączy budynek starej szkoły z salą gimnastyczną. Decyzją naszą już w trakcie trwania tej rozbudowy było, żeby to piętro jeszcze nadbudować. Wiązało się to również z reformą oświaty, przekształcaniem szkół, likwidacją czy wygaszaniem gimnazjów i powrotem do szkół podstawowych, szkół ośmioklasowych. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 3 miliony 600 tysięcy. Z tego otrzymaliśmy, jak już wspominałem kilkakrotnie, podczas sesji Rady Miejskiej czy na spotkaniach z Państwem, otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości blisko 1 miliona złotych i Ministerstwa Sportu w wysokości 600 tysięcy złotych na realizację tej inwestycji. Oczywiście sala gimnastyczna w pełni wyposażona, z zapleczem szatniowym, sale lekcyjne również z wyposażeniem. Również w ramach tego projektu szkoła doczekała się wyposażenia komputerowego. Zakupiono 12 laptopów i cały osprzęt potrzebny do obsługi internetowej szkoły. Również w trakcie tej inwestycji zastosowaliśmy odnawialne źródła energii. Są zainstalowane na dachu tej szkoły panele fotowoltaiczne. Myślimy, że oczywiście, że i wierzymy w to, że na 1 września, a dokładnie 4 września, bo tak się składa, że 4 września dzieci wracają po wakacjach do szkół. Ta szkoła już wyremontowana, bo zakres tej rozbudowy poszerzony został o remont starego budynku szkoły, wymianę instalacji CO, docieplenie budynku, elewację. Więc myślę, że i wizualnie, jak również wizualnie od zewnątrz dla wszystkich nas mieszkańców, jak również od środka będzie to praktycznie jakby nowa szkoła. Jest oczywiście przygotowane małe zaplecze sportowe na zewnątrz tego budynku. Oczywiście dzieci mogą korzystać jeszcze z boiska Orlik, który jest niedaleko usytuowany od tej szkoły. A jeżeli mówimy o budynkach oświatowych, to jak również Państwo zauważyliście, przystąpiliśmy do wykonania termomodernizacji 6 obiektów użyteczności publicznej. Kwota całkowita realizacji już po przetargu to jest 4 miliony 952 zł, z czego 3 miliony 570 tysięcy złotych otrzymaliśmy dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. I termomodernizujemy, czyli wymieniamy stolarkę okienną, stolarkę zewnętrzną drzwiową, instalację CO wewnątrz budynku, jak również docieplenie ścian i stropów. No i oczywiście całkowicie nową elewację zewnętrzną, co również jest widoczne tutaj obok tej szkoły, czyli na przedszkolu publicznym nr 2 w Sędziszowie Małopolskim. Również te inwestycje, które mogły być wykonywane w bardzo krótkim czasie, bo w tych okresie wakacyjnych, praktycznie tych 2 miesięcy, jeżeli chodzi o środek, więc tutaj gonimy czas i gonimy wykonawców, żeby te inwestycje zostały wykonane w czasie, żeby również dzieci do przedszkola trafiły zgodnie z założeniami, czyli na 1 czy 4 września. Oprócz termomodernizacji przedszkola w Sędziszowie termomodernizujemy jeszcze obiekty szkolne w Krzywej, w Kawęczynie Sędziszowskim, Szkodnej, jak również budynek OSP w Boreczku i liczymy, tak jak mówiłem już, na to, że wykonawcy wywiążą się ze swoich terminów i te budynki zostaną na czas oddane. Drodzy Państwo, oczywiście w związku z reformą edukacji
To też Państwo wiedzą, że połączyliśmy szkołę podstawową numer 2 z gimnazjum sieńszowskim od 4 września. Tak naprawdę gimnazjum nie będzie w nazwie. Będzie to szkoła podstawowa numer 2 z oddziałami gimnazjalnymi. Dyrektorem tej szkoły z mocy ustawy jest dyrektor szkoły podstawowej numer 2, czyli pani Maria Chuderska. Będą dzieci się uczyć w dwóch placówkach, w dwóch lokalizacjach. W dawnym budynku gimnazjum dzieci od klasy 4 do 7 i pozostałe dwa oddziały, czyli druga i trzecia klasa gimnazjum, natomiast w starym budynku szkoły dzieci od 0 do 3. W ten sposób zapewniamy jednozmianowość w całej gminie, bo tutaj po tej rozbudowie również udało się zapewnić jednozmianowość, czyli wszystkie dzieci będą chodzić na jedną pierwszą zmianę, ale drodzy Państwo, nie udało się nam zabezpieczyć w dotychczasowych ilości miejsc przedszkolnych dla przedszkolaków. W tej chwili w gminie Sieniszów Małopolski zabezpieczamy, i mówię o wszystkich oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach, 680 miejsc w przedszkolach. Niemniej jednak po zgłoszeniu dzieci zabrakło miejsc dla 67 dzieci, to jest 3 i 4 latków. I z tym problemem również musieliśmy sobie poradzić i staramy sobie radzić. W związku z tym 16 dzieci zostało przyjętych tutaj do oddziałów przedszkolnych przy szkole zostało im zaproponowane przyjęcie rodzicom do szkoły podstawowej numer 3 w Sędziszowie Małopolskim, 16 miejsc. Natomiast 51 miejsc musimy zapewnić i znaleźliśmy rozwiązanie właśnie w budynku gimnazjum sieniszowskiego, w starym jego budynku na parterze. W tej chwili trwają prace adaptacyjne dla przedszkola właśnie w tym miejscu. I tam chcemy zabezpieczyć na 4 września 51 miejsc w przedszkolu. W całkowicie nowym przedszkolu, przeremontowanym, dostosowanym do wymogów takich, jakie są dla 3 i 4 latków, bo właśnie z tej kategorii wiekowej dzieci nie udało się pomieścić w tych przedszkolach, które tutaj są już w tej chwili zlokalizowane. Będą dwa oddziały przedszkolne na 4 września z nowym wyposażeniem, dostosowane oczywiście do potrzeb maluchów, sanitariaty i wszystkie elementy, jak również plac zabaw, który chcemy usytuować pod łącznikiem, który łączy obydwa budynki tej szkoły. Koszt tej przebudowy z wyposażeniem to jest około 350 tysięcy złotych. Jak Państwo również wiecie, w tej chwili trwa realizacja dużej inwestycji oświatowej i przedszkolnej właśnie. Budowa całkowicie nowego przedszkola w Górze Robczyckiej. To przedszkole w Górze Robczyckiej kosztuje po przetargach 3 700 19 tysięcy złotych, no blisko 3 800 000, dodam jeszcze, być może wejdą jakieś roboty dodatkowe. Z tego na ten czas, na dzień dzisiejszy, udało się uzyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego 700 tysięcy złotych. To przedszkole będzie zabezpieczać miejsca, 95 miejsc dla dzieci od 3 do 6 lat. W tej chwili przedszkole obecnie działające w Górze Robczyckiej skupia 35 dzieci, więc będzie to zwiększenie o 60 dzieci. W tym przedszkolu nowym, gdzie jeszcze, o którym mówiłem, czyli w gimnazjum sieniszowskim, czy tak naprawdę w szkole podstawowej numer 2, planujemy 3 oddziały przedszkolne, z tym, że ten oddział trzeci będzie trochę mniejszy, 15-osobowy, więc tam 65 miejsc. Myślimy, że po zwiększeniu również miejsc w przedszkolu w Czarnej Sieniszowskiej, na które udało nam się też otrzymać w tej chwili dofinansowanie w blisko 500 000 złotych, tam też została powiększona o jeden oddział przedszkolny w przedszkole, więc myślę, że w kolejnych latach uda nam się tym sposobem, oczywiście biorąc pod uwagę miejsca w przedszkolach niepublicznych, zabezpieczyć te potrzeby rodziców, potrzeby dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej. Drodzy Państwo, o inwestycjach drogowych dzisiaj nie będę mówił. Spotkamy się we wrześniu, jak zakończymy realizację budowy drogi w Borku Wielkim, która była dofinansowana z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych, więc tam będziemy starać się wtedy przybliżyć Państwu to, co udało się zrealizować w inwestycjach drogowych w 2017 roku. Chciałbym poinformować, że zgodnie z
założeniami, zgodnie z kalendarzem, który przedstawił nam wykonawca linii kolejowej, remontu linii kolejowej. Estakada, długo oczekiwana estakada nad przejazdem, nad torami kolejowymi, ma zostać oddana do użytku początkiem września. Do końca sierpnia mają zostać dokonane wszystkie odbiory techniczne. Wtedy też zostanie otwarta ta estakada dla ruchu drogowego. Niemniej jednak zostanie zamknięty przejazd na ulicy Konopnickiej, przejazd dla samochodów. Natomiast udostępnione będzie przejście pieszo-rowerowe, które w tej chwili jest na etapie końcowego wykończenia. I niestety, to pewnie niezbyt dobra informacja dla kierowców poruszających się większymi pojazdami na ulicy Kolbuszowskiej, nastąpi również podniesienie tej niwelety pod wiaduktem do 3 metrów 40 cm, tak jak zakładał projekt. W tej chwili to było tak tymczasowo pozostawiany taki dołek, jak Państwo tam jeździcie, to jest taka hopka. To będzie podniesione i też przez pewien okres przejazd pod wiaduktem na ulicy Kolbuszowskiej będzie zamknięty. Natomiast oczywiście Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje inwestycję, która będzie łączyć to skrzyżowanie Wolica Ługowa, Kawęczyn-Sieniszowski w kierunku Czarnej, łączyć z Księżomościem i będzie z jednej i z drugiej strony zakończone rondami. Tutaj przy Starym Młynie będzie rondo na drodze krajowej nr 94. Natomiast na tym skrzyżowaniu, o którym przed chwilą mówiłem, również będzie rondo, czyli skrzyżowanie bezkolizyjne. W tej chwili jest to na etapie realizacji. Są wyłonieni wykonawcy. Będzie to realizowane w 2 etapach. Pierwszy etap jeszcze w tym 2017 roku ma się zakończyć, czyli rondo tam na tym skrzyżowaniu Wolickim i Kawęczyńskim. Natomiast w kolejnym 2018 roku dokończenie tej drogi, która będzie łączyła właśnie drogę Kolbuszowską z drogą krajową nr 94 i zakończone rondem na drodze krajowej nr 94. To cała inwestycja jest finansowana z budżetu województwa podkarpackiego. Dofinansowywana jest w porozumieniu z koleją państwową, z koleją państwową. Więc liczymy, że to też w tym czasie zakładanym ta inwestycja się zakończy, poprawi to sposób poruszania się po mieście i po gminie. Oczywiście chciałem też poruszyć jeszcze jeden temat, który już był opisywany czy w gazecie Reporter, czy poruszany podczas obrad sesji Rady Miejskiej. Tutaj na tej planszy, która jest koło mnie, mamy przedstawiony Sędziszów Małopolski w obecnych granicach, bo będziemy mówić o projekcie poszerzenia granic administracyjnych miasta. Tą niebieską kreską są obecne granice, tą kreską, powiedzmy, granatową, proponowane granice po poszerzeniu. Chcielibyśmy poszerzyć granice administracyjne miasta o 4 miejscowości w tym etapie. Jest to Borek Wielki, Wolica Ługowa, Wolica Piaskowa i Kawęczyn-Sieniszowski. Do tej pory Sędziszów Małopolski zajmuje powierzchnię blisko 1000 hektarów, dokładnie 996 hektarów. Mieszka w nim 7493 osoby. Natomiast po powiększeniu terenów miasta będzie zajmował powierzchnię 3698 hektarów. Natomiast ludność zwiększy się do 12191 osób. Myślimy, że jest to potrzebna rzecz. Zresztą zrobiliśmy już pierwszy formalny krok. Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi właśnie poszerzenia granic administracyjnych miasta. Wiąże się to z kilkoma aspektami. Aspektem ekonomicznym, ponieważ w Borku Wielkim, szczególnie w Borku Wielkim, kończymy plan zagospodarowania przestrzennego i będzie ponad 70 hektarów przeznaczone wokół węzła autostradowego, węzła Sieniszowskiego, pod przemysł i usługi. To też jest w jakiś sposób oczekiwane przez inwestorów, że to miejsce będzie w granicach administracyjnych miasta. Poszczególne miejscowości, które swoją zabudową już bardzo przypominają miasto. Zresztą Sędziszów Małopolski kurczy się w swoich obecnych granicach, więc myślimy, że poszerzenie, które
nie jest czymś nowym w Polsce, nie jest czymś nowym w województwie podkarpackim, nie jest czymś nowym w powiecie ropczycko-sąsiedzkim, bo nasi sąsiedzi, koledzy z Ropczyc, samorządowcy taką inicjatywę już dawno podjęli. Dlatego myślę, że po skutecznych konsultacjach, które chcemy przeprowadzić jesienią, do końca marca roku następnego złożyć stosowny wniosek wraz ze stosownymi uchwałami do ministra spraw wewnętrznych i gdy wszystko dobrze pójdzie, będzie poszerzone granice administracyjne miasta, zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2019 roku i tutaj chciałbym rozwiać wszelkie obawy, bo najczęściej powtarzającym się argumentem za nie to jest, że mieszkańcy miejscowości wiejskich obecnych będą płacić większe podatki. Drodzy Państwo, jest to nieprawda. Nie ma innych podatków dla miejscowości wiejskich, nie ma innych podatków dla miasta Sieniszowa w obrębie tej samej gminy. A my nie wykraczamy poza teren gminy, więc te podatki są i były takie same, więc one się nie zmienią. Dowody osobiste, których trzeba będzie wymienić, wymieniane są oczywiście za darmo, więc tutaj kosztów nie ma. Niestety prawo jazdy będzie trzeba chyba zapłacić, chyba że uda nam się znaleźć jakieś źródło, jakiś sposób finansowania zgodny z prawem. Natomiast jeżeli chodzi o dowody rejestracyjne, ustawodawca daje taką możliwość, że za zgodą Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w tym wypadku można będzie zwolnić mieszkańców tych miejscowości przyłączonych do Sędziszowa z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych, które no, będzie trzeba wymienić, bo jest zmiana adresu. I jestem po konsultacjach z panem starostą, z panią wicestarostą. Mamy zgodę zarządu na takie zwolnienie tych mieszkańców, jeżeli dojdzie do poszerzenia zmiany granic administracyjnych miasta. I mam nadzieję, że Rada Powiatu przychylnie ustosunkuje się do naszej prośby, żeby jak najbardziej ograniczyć koszty związane z tymi zmianami, bardzo potrzebnymi zmianami. Nie możemy cofnąć się, bo każde miasto, które chce się rozwijać, musi poszerzać swoje granice. Tak to było dawno. Pamiętam, jaki Sędziszów był kiedyś, jeszcze przed kilkudziesięciu laty. Teraz jest większy, ale chcemy, żeby on był jeszcze większy, żeby zamykała się granice miasta po stronie północnej właśnie na autostradzie sędziszowskiej. Myślę, że takie konsultacje, jak mówiłem, przeprowadzimy jesienią, również w Sędziszowie Małopolskim, bo mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego również muszą się wypowiedzieć, czy wyrażają zgodę, czy nie na przyłączenie, na poszerzenie granic swojego miasta. Przy czym te konsultacje nie są wiążące dla Rady Miejskiej, natomiast chcielibyśmy, żeby one w większości były zgodne z naszymi oczekiwaniami naszymi, czyli żeby mieszkańcy w większości wyrażali zgodę na tą zmianę granic. Jeżeli chodzi o projekty unijne, to w tej chwili złożyliśmy 5 projektów, które jeszcze nie mamy zakończonej oceny i decyzji. Są to projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, czyli tymi OZE, które są zainteresowani mieszkańcy indywidualni. Takich wniosków indywidualnych złożyło u nas, przynajmniej w naszej gminie, 192 gospodarstwa domowe. Wartość tego wniosku po stronie naszej gminy, bo składaliśmy ten wniosek wspólnie z innymi gminami, wynosi ponad 3 miliony złotych. Było ponad 2 miliony złotych dofinansowania, 70% do 30%. W tej chwili te wnioski, które bardzo wiele gmin złożyło w terenie województwa podkarpackiego, jest poddane ocenie. 120 milionów jest przewidzianych w budżecie Regionalnego Programu Operacyjnego na ten cel, na działania prosumenckie. Natomiast wniosków złożonych jest na 600 milionów, więc no, czekamy, jak nasz wniosek zostanie oceniony, czy to dofinansowanie mieszkańcy do odnawialnych źródeł energii dostaną, czyli fotowoltaika, pompy ciepła. Złożyliśmy wniosek na przebudowę, budowę placu targowego. Pierwszy etap już realizujemy poza wnioskiem, bo budowę parkingu przy tym placu za kwotę po przetargu blisko 100 tysięcy złotych. Budowę parkingu wraz z kanalizacją deszczową. Natomiast do regionalnego programu, inaczej do programu rozwoju obszarów wiejskich złożyliśmy wniosek na przebudowę placu targowego, już o tym też mówiłem, pokazywałem wizualizację. W tej chwili te wnioski są poddawane ocenie.
8 milionów złotych przeznaczone jest na, w całym w województwie podkarpackim na te place targowe. Zgłosiło się chyba 9 gmin z tymi placami targowymi. Maksymalne dofinansowanie to jest 1 000 000 złotych. Myśmy wniosek złożyli na 1 600 000 i czekamy na ocenę. Liczymy na to, że ta ocena będzie pozytywna, wniosek przejdzie i będziemy mogli wreszcie zrealizować tą inwestycję w centrum miasta, jakim jest plac targowy, w części zadaszony, pokryty oczywiście kostką brukową, z pomieszczeniami sanitarnymi, zapleczem, jak również z 9 stanowiskami do takiego handlu całorocznego, czyli zamkniętego. Można tam będzie oczywiście prowadzić na przykład zieleniak, tak, którego w miejscu w Sęniszowie tak naprawdę nie ma. Złożyliśmy również 3 wnioski do programu LIDER, do LGD tutaj sęniszowsko-ropczyckiego. Są to wnioski na budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej i placu zabaw w Zagorzycach Dolnych na kwotę 218 000, całkowita kwota tego wniosku, dofinansowanie około 130 000, jak również na budowę skateparku, którego nie ma w Sędziszowie Małopolskiego, to wychodzimy tutaj do młodzieży. Ten skatepark powstanie na tym osiedlu, tak zwanym Trójkącie, nieopodal Świątyni Miłosierdzia Bożego. I kwota tego projektu pierwszego etapu, bo to jest pierwszy etap, blisko 300 000 złotych, dofinansowanie w wysokości 190 000 złotych. I na pierwszy etap przebudowy, modernizacji, rozbudowy biblioteki publicznej w Sędziszowie Małopolskim wraz z budową malutkiego, ale jednak parkingu, którego w tej chwili przy tej bibliotece brakuje. Przypomnę tylko, drodzy Państwo, bo też to już było poruszane, o 2 programach profilaktycznych, których do tej pory w mieście i gminie Sędziszów nie było. To jest profilaktyka stomatologiczna skierowana dla dzieci 12 i 13-letnich w tym roku. Lakowane są zęby 7. Wykonuje to po przetargu gabinet stomatologiczny Estetyka pani Jasińskiej w Sędziszowie Małopolskim i w Zagorzycach. Te gabinety są. Zachęcamy wszystkich rodziców tych dzieci właśnie w tym przedziale wiekowym do skorzystania z tego programu, ponieważ on nie jest refundowany z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak na przykład 6 zęby u dzieci, więc warto z tego skorzystać. Przy czym udało nam się tutaj jako jedynej gminie uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na ten cel, na ten program w wysokości 40%. Od 1 września chcielibyśmy rozpocząć kolejny program profilaktyczny zdrowotny, tym razem skierowany do osób starszych 65+. Są to szczepienia ochronne przeciwko grypie. W Sęniszowie Małopolskim, w tym przedziale wiekowym, w mieście i gminie Sęniszów Małopolski, w tym przedziale wiekowym jest blisko 3595 osób. Biorąc pod uwagę doświadczenia innych samorządów w Polsce, bo chyba na terenie powiatu ropczycko-sęniszowskiego i nie wiem, czy w województwie jest realizowany taki program szczepień ochronnych finansowany w całości przez budżet samorządu. Szacuje się, że około 20% tej populacji będzie chciało skorzystać z tego programu. To w przypadku naszym jest liczba około 720-800 osób. Przewidziany ten program jest na kilka lat. Suma całego tego programu to jest 125 000 złotych i bardzo też zachęcamy wszystkich tych z Państwa, żebyście korzystali z tych darmowych szczepień ochronnych. Oczywiście po wcześniejszej wizycie u swojego lekarza rodzinnego. Jesteśmy w tej chwili na etapie wyłonienia wykonawców. Chcieliśmy i proponowaliśmy naszym ZOZom, NZOZom, aby zgłosiły się wszystkie do tego programu, tak żeby ci pacjenci, którzy są zapisani do danego ZOZ-u czy NZOZ-u, mogli w swojej placówce u swojego lekarza rodzinnego przejść te badania i oczywiście w gabinecie zabiegowym, gdy lekarz stwierdzi, że można taką szczepionkę zaaplikować, ją pobrać. Chciałbym Państwa poinformować, że zgodnie z tym, z obietnicą wyborczą, z tym, co zakładałem w programie wyborczym, chciałbym na najbliższą sesję Rady Miejskiej przedłożyć projekt uchwały o powołaniu ośrodka sportu i rekreacji w Sędziszowie Małopolskim, którego tak naprawdę tego ośrodka nigdy nie było. Powstanie on oczywiście na bazie obiektów Lechii. Od 1 stycznia planujemy, żeby on już wystartował, więc będzie pod swoją pieczą miał poza stadionem sędziszowskiej Lechii obecnej także boisko Orlik, place zabaw na terenie miasta Sędziszów Małopolski, jak również park w Buczynie.
będzie administrował tymi miejscami. Oczywiście wymaga to stworzenia pewnie struktury organizacyjnej, porozumienia się z obecnymi użytkownikami tych obiektów, do tego wspólnego działania, funkcjonowania. No na pewno będzie zatrudniony dyrektor tego ośrodka, kilku pracowników, którzy będą dbać o utrzymanie tych ośrodków, jak również kilku instruktorów. Natomiast obsługę finansową, obsługę kadrową będzie realizował Centrum Usług Wspólnych, bo taki został powołany w miejsce zespół obsługi szkół i przedszkoli, więc on może obsługiwać inne placówki i właśnie tym chcemy jak najbardziej ograniczyć wydatki kadrowe związane z tym ośrodkiem, a chcieć, żeby się przyczynił on do rozwoju sportu, rekreacji w gminie Sędziszów Małopolskim na tym już bardzo dobrym, wysokim poziomie. Oczywiście chciałbym Państwa poinformować o tym, że komisarz wyborczy po rozstrzygnięciu kilku protestów na 3 września ogłosił referendum, które jest referendum inicjatywy Fundacji Spichler Galicyjskiej Rodziny Kapustów. 3 września to referendum się w Sędziszowie odbędzie. Dotyczyć ma on problematyki przeciwpowodziowej. Kalendarz wyborczy został uruchomiony. Jutro jest nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, która musi przyjąć stosowne uchwały. Potem 9 sierpnia jeszcze kolejna sesja. I 3 września w niedzielę w godzinach od 7 do 21 to referendum się w Sędziszowie odbędzie. Zapraszam Państwa w związku z tym, że są wakacje, jest sezon letni, na to, co się wydarzy w najbliższym czasie w naszym mieście, w naszej gminie, więc na święto chleba w Górze Ropczyckiej w Parku Buczyna, które odbędzie się 15 sierpnia, szczegóły oczywiście w plakatach. Zapraszam bardzo serdecznie na dożynki gminne w Sędziszowie Małopolskim, które 5 dni później się odbędą na stadionie Lechii w Sędziszowie Małopolskim. Zbiórka tych uczestników dożynek, jak zwykle tutaj na Osiedlu Młodych o 12:00, msza święta o godzinie 13:00. Później przejazd na stadion, prezentacja wieńców dożynkowych i na zakończenie gwiazda, czyli część artystyczna. Gwiazdą dożynek będzie zespół Baciary. Zapraszam również wszystkich Państwa, bo czas szybko leci, do zapisywania się do drugiej edycji, którą my realizujemy, drugiej edycji Narodowego Czytania. W tym roku, 2 września, to Narodowe Czytanie odbędzie się w całej Polsce. My planujemy, jak w roku ubiegłym, to przedsięwzięcie zlokalizować w Sędziszowskim Rynku przed ratuszem. Zapisywać można się i pobierać materiały ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim, a zapisywać u Pani Ani Olech, jak również w Bibliotece Pedagogicznej i Liceum Ogólnokształcącym, Bibliotece Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Małopolskim, bo również z tymi jednostkami, placówkami wspólnie organizujemy to drugie Narodowe Czytanie. Przypominam, w tym roku czytamy Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Zapraszam serdecznie do sędziszowskich podziemi ratusza. Tam jest otwarta wystawa starej fotografii, starych zdjęć Sędziszowa Małopolskiego. Czynna jest codziennie, praktycznie od 7 do 19, tak? Do 19, natomiast w niedzielę od 10 do 17. I ostatnie zaproszenie związane z tegorocznymi wakacjami to na kolejny rajd rowerowy, który odbędzie się 13 sierpnia. Start o 14:45 z Placu Targowego. Zapisy prowadzone są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i one będą, zapisywać się będzie można do 10 sierpnia. Mamy nadzieję, że będzie tak samo licznie przy dobrej pogodzie jak w roku ubiegłym, gdzie w tym rajdzie wzięło udział ponad 200 młodszych, starszych rowerzystów. Drodzy Państwo, to pewno wszystko z mojej strony. Jeszcze chciałbym tylko bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom, publiczności za bardzo liczny udział na pierwszym Dino Top Festiwalu, który został organizowany na Stadionie Lechii wspólnie z Radiem Rzeszów i Telewizją Rzeszów przy wsparciu finansowym Telewizji Polskiej. Jestem po rozmowach z prezesami obydwu i rozgłośni radiowej i telewizji i we wrześniu chcielibyśmy podpisać takie stosowne porozumienie na kolejne lata organizacji tego festiwalu właśnie w Sędziszowie Małopolskim, ponieważ również i Radio Rzeszów i telewizja była bardzo zadowolona i z frekwencji
i ze sposobu organizacji i miejsca. I mam nadzieję, że to, co rozpoczęliśmy w tym roku, będzie kontynuowane w latach kolejnych. Dziękuję bardzo serdecznie. Oczywiście oddaję się do Państwa dyspozycji, jeżeli mielibyście Państwo pytania.